Jeść dla przyjemności, a nie odżywiać się. Co to znaczy? O tym jeszcze w programie porozmawiamy. O slow food, a także o, uwaga, okulary do wirtualnej rzeczywistości. O, to cokolwiek na to brzmi, czekałem, na to Mateusz czekałem. Na to czeka, na to no ja zobaczymy. A także o Fundacji Świętego Mikołaja. To jest maj, przypominam, a my rozmawiamy o Fundacji Świętego Mikołaja, która wcale nie musi być związana ze świętami Bożego Narodzenia, ale to oczywiście za chwileczkę, a teraz czas na... A, przypominam oczywiście o konkursie naszym. Konkurs na Facebooku, możecie wygrać biografię Roberta Lewandowskiego, trzeba odpowiedzieć na pytanie w komentarzu. Pytanie brzmi, z jakiego kraju pochodzi klub, w którym gra Robert Lewandowski. Pytanie dla każdego dzieciaka chyba jest także bardzo proste. Można właśnie wygrać super prezent na Dzień Dziecka. Proszę także udostępnić nasz post i wtedy będzie można wygrać wspaniałą rzecz. Śledźcie nasze media społecznościowe, to jest Facebook. Trzeba wpisać w wyszukiwarkę Polska na Dzień Dobry. Weekend na Facebooku i wtedy znajdziecie nasz profil. Proszę, jak ja pięknie wyglądam. A Dominika, no, jak wygląda. A ja jak zwykle. Cóż, co zrobić. Teraz pogoda. Wiosna, ach to ty. Chciałoby się powiedzieć. Tak? Olu, a co zaśpiewać? Ty na to? Może ona też zaśpiewająca. No najlepiej zaśpiewać. Olu, co w pogodzie? Witam was serdecznie. Cały czas pogoda się zmienia. Możemy to odczuć na własnej skórze w postaci bólu głowy czy bólu mięśni, a to wszystko za sprawą ciśnienia, które od minionego poniedziałku nieustannie spada. To ciśnienie spowoduje, że będą spore zmiany w pogodzie. Władzę nad pogodą przejmuje układ niskiego ciśnienia i przyniesie on nam ochłodzenie. Już dziś na termometrach zanotujemy jedynie 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, w głębi Polski temperatura będzie oscylować w granicach 14 stopni Celsjusza. Najwyższe wartości na termometrach zobaczą mieszkańcy Lubelszczyzny, Podlasia, także Pomorza Gdańskiego, tam do 15 stopni. Opady deszczu przeniosą się tym razem na północny zachód. Tam przelotnie pokropi deszcz, jednak miejscami mogą pojawić się wyładowania atmosferyczne. Lokalne burze pojawią się szczególnie na ziemi lubuskiej. Natomiast poprawa pogodowej aury na wschodnich krańcach Polski, tu spora dawka słońca i umiarkowany wiatr, który będzie wiał z prędkością maksymalnie do 30 km na godzinę. Ale uwaga, silne porywiste wiatry pojawią się dziś na wybrzeżu, a także na Dolnym Śląsku i na ziemi lubuskiej. Tam mogą powiać z prędkością do nawet 60 km na godzinę. Warto zadbać o nasze samopoczucie. Możemy sięgnąć po mocniejszą kawę, bo ciśnienie naprawdę będzie cały czas niskie. No to Ola Zarzycka, która opowiedziała nam troszeczkę już o pogodzie, więc teraz przechodzimy do rozmowy o nowych technologiach, czyli o... Okulary do wirtualnej rzeczywistości. No właśnie, ja już chciałbym je założyć, chciałbym zobaczyć. Z nami w naszym studiu Łukasz Krok, pasjonat gadżetów. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o unboxing Google Cardboard. Proszę powiedzieć, co to jest. Brzmi tajemniczo. Więc tak, Google Cardboard jest to urządzenie, które przyniosłem ze sobą. Jest to tutaj urządzenie, które pozwala skosztować wirtualnej rzeczywistości. Jak wiemy, tutaj do wirtualnej rzeczywistości istnieje wiele rozwiązań, jednak większość z nich jest bardzo droga. A tutaj główną zaletą tego urządzenia jest to, że jego cena jest bardzo niska. To znaczy? Takie urządzenie możemy sobie zakupić w cenie 30 zł. Tutaj wymogiem dodatkowo jest jednak posiadanie smartfona, którego umieszczamy wewnątrz tego urządzenia. Więc może w skrócie... Urządzenie wygląda jak ten, no, taki kartonik, pudełeczko. No właśnie, tak? Niby wielka przyszłość, niby daleka przyszłość, ale to jest dokładnie. No, formie można samemu skleić. Spakowanej to jest po prostu zwykły karton. Po złożeniu no, wygląda to już nieco lepiej. Są to gogle. Tak naprawdę poza samym kartonem dodatkowym tutaj głównym elementem, myślę, że najważniejszym, są soczewki. To one właśnie pozwalają tutaj na to, że to działa w odpowiedni sposób. Jeżeli chodzi o smartfona, potrzebujemy do tego specjalnej aplikacji. Jakiej? Aplikacja nosi nazwę, tak jak samo urządzenie Cardboard. Jest to aplikacja przygotowana przez firmę Google. Po uruchomieniu tej aplikacji na ekranie naszego smartfona będzie się wyświetlał obraz w formie mniej więcej takiej. Jak widać, są tutaj dwa obrazy. Różnią się one między sobą nieco. Chodzi o to, by dla każdego oka wyświetlać obraz
nieco przesunięty. Dzięki temu możemy tutaj mieć wrażenie widzenia stereoskopowego. Więc po włożeniu właśnie tak tutaj tego smartfona z tą aplikacją do urządzenia, soczewki skupią odpowiednio nasz wzrok na fragmencie ekranu i doświadczymy wirtualnej rzeczywistości. To znaczy zakładamy to na głowę. Tak. Dokładnie. Czyli możemy taką przyłożyć sobie do twarzy. Albo gumeczkę, tak? Tak, są do tego również różnego rodzaju opaski, dzięki którym możemy przymocować to do swojej twarzy. Tutaj dodatkowo ważnym aspektem jest to, że nasz smartfon posiada specjalne czujniki, którym jest akcelerometr i dzięki temu, obracając naszą głową, równocześnie obraca się tutaj ekran i obraz, który widzimy, tak? Więc faktycznie mamy wrażenie, jakbyśmy się znajdowali w centrum wydarzeń, więc tak. Czy to jest bezpieczne dla dzieci? Myślę, że jak najbardziej. Nie widzę tutaj dużego tutaj ryzyka, tak, czy zagrożenia dla dzieci. Myślę, że jedyne ryzyko, które może być istotne, to to, że smartfon może nam z tego wypaść, jeżeli tutaj odpowiednio tutaj nie zabezpieczymy. I uderzy dziecko w głowę, niechcący. No, to wszystko jest możliwe. Dzieci mają nieograniczone ilości pomysłów. Myślę, że pod nadzorem rodziców to jak najbardziej jest bezpieczne dla dzieci, a myślę więcej, że może być bardzo dobry dla dzieci, ponieważ jeżeli chodzi o aspekt edukacyjny, to myślę, że tutaj jest bardzo wiele możliwości. No właśnie, to znaczy? No właśnie, bo ja chciałem zapytać o to, że bo to wydaje się, że to jest tylko czysta forma rozrywki, ale to może być właśnie wykorzystywane w różnych innych polach, w edukacji. No może zaczniemy się na tej edukacji. Co na przykład może dawać takie? To może być jeszcze jakaś forma sztuki. Przecież mogą powstać też pierwsze filmy, które będzie się oglądać. Dokładnie, tylko na już takich powstają. Jest do tego wiele rzeczywiście dostępnych już tutaj treści w sklepie Play, tak? Czy tam na iOS-ie. Tutaj właśnie myślę, że bardzo dobrym tutaj przykładem edukacyjnym można by było podać, że zabieramy dzieci do muzeum, tak? I są one w stanie tutaj zwiedzać galerie sztuki, zwiedzać parki narodowe, zwiedzać miejsca historyczne. Tak naprawdę nie bez konieczności wyjazdu zagranicznego. Nawet sama firma Google opracowała taki program, który nazywa się Expeditions Pioneers. Ona podjęła współpracę z wieloma szkołami, niestety na zachodzie, więc nie w Polsce, dla których dostarcza tutaj tego typu urządzenia oraz materiały dla tutaj nauczycieli. I oni tutaj w ramach zajęć przeprowadzają takie sesje z dziećmi i pokazują im, powiedzmy, tutaj jakieś galerie sztuki, czy parki narodowe, wystawy różne. Widzieliśmy też lot. No właśnie, widzieliśmy lot, widzimy teraz. Tak, tak. Proszę. Myślę, że jeżeli chodzi o rozrywkę, to tutaj jest przede wszystkim bardzo duże pole do popisu dla deweloperów aplikacji. Mamy możliwość tutaj założenia sobie tego cardboarda i właśnie na przykładu wyskoczenia z samolotu. Czy bardzo fajnym przykładem jest kolejka górska, tak? Zamiast iść do tutaj jakiegoś wesołego miasteczka, możemy spróbować sobie tutaj takiego roller coastera. I co ciekawe, wrażenia są podobne. Ja sam byłem zaskoczony tym, że odczuwałem, powiedzmy, jakiś tutaj ucisk w żołądku w momencie, kiedy tutaj. Tak, tak, również tej aplikacji próbowałem. Mówię, w rzeczywistości nie zdarzyło mi się jeszcze skakać ze spadochronem, a tutaj miałem możliwość spróbować. Można się odważyć. Skydiving też? Tak, bezpieczny. Ale wszystko. Bezpieczny skydiving. No właśnie, a propos bezpieczeństwa jeszcze chciałem zapytać, czy są jakieś głosy psychologów, naukowców, którzy mogą powiedzieć, że być może przez wirtualną rzeczywistość, która wchodzi właśnie bardzo mocno na rynek, mogą pojawić się jakieś różne uzależnienia od wirtualnej rzeczywistości, mogą się pojawić jakieś zaburzenia percepcji, że ludzie mogą odpłynąć trochę od prawdziwej rzeczywistości. Czy takie głosy już się pojawiają w ogóle na forach, gdziekolwiek? Ja na ten temat nie słyszałem za dużo, ale zagrożenia co do uzależnienia myślę, że istnieją jak najbardziej, ponieważ jest to na tyle duża dawka emocji, więc myślę, że sporo osób może się od tego uzależnić.
No i jeszcze jest taki aspekt, że powiedzmy możemy wyobrazić sobie ludzi, którzy korzystają z tego typu urządzeń na przykład w środkach transportu publicznego, no tracą kontakt z rzeczywistością i zostają okradzeni na przykład. Ale pozostańmy, ja mimo wszystko jako orędownik nowych technologii i czy taki... A ja sceptyczka? Nie, proszę cię, właśnie powinniśmy być bardzo szczęśliwi, że z daleka przyszłość jest tu i teraz. Oczywiście, tylko właśnie wszystko z umiarem. Wszystko jest dla ludzi, tylko aby mądrze z tego korzystać. Ja myślę, że to jest właśnie główna tutaj idea, tak? Że możemy naprawdę tutaj skosztować tej wirtualnej rzeczywistości i myślę, że nic nam złego z tego powodu nie będzie, jeżeli będziemy zachować zdrowy rozsądek. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. My teraz Państwa zapraszamy na krótką przerwę, a po niej oczywiście porozmawiamy o slow foodzie, czymkolwiek to jest, bo już jestem bardzo ciekaw, bo kuchnia to mój ulubiony aspekt. Jak już wjeżdża kuchnia, to już nie mogę się doczekać. A teraz zapraszamy do Rogowa. Nie, teraz jeszcze mamy krótką przerwę, a zaraz później także wrócimy do Ilony Januszewskiej i do Rogowa.